Dzień dobry Państwu. 8 września 2023 roku. Przysłucha 6 rano. Niestety muszę dzisiaj być wcześniej w Radomiu, ale jeszcze po drodze jadę odwiedzić Buicka w warsztacie. Wisi już sobie tam na podnośniku. Koła ma zdjęte, koła będą, słuchajcie, wyważane. Jedna dętka albo wentyl będą naprawiane, bo schodzi powietrze, jak pamiętacie, jeśli obserwujecie motokronikę dłużej. Wczoraj też, proszę Państwa, oglądałem malucha tego, którego mam przywieźć. Maluch, jak widzieliście, obrasta coraz mocniej. No, żal będzie go myć z tego mchu całego. Ktoś tam piękny pomysł zasugerował, żeby go zalać czymś, jak w formalinie, i go odstawić w jakimś akwarium. To by było coś ekstra, naprawdę. Ale nie ma jak, nie? Dobra, proszę Państwa, lecimy. W Buicku, jak się okazało, uszczelka pod miską jest do wymiany, stąd takie wycieki. Będzie też wyjęty bak, będzie, mam nadzieję, doczyszczony i będzie załatany, bo on też ciekł, jak się nalało paliwa do pełna, to ciekł, więc niebezpiecznie. To stukanie przy lince ręcznego też będzie, mam nadzieję, jakoś tam naciągnięte, tak żeby nie stukało. No dobra, zaraz go, mam nadzieję, zobaczymy. I jeszcze popatrzycie na niego od spodu, zobaczycie, jaka jest jego budowa. Tutaj cieknie ten lak, ale gdzie? To jest taki jakby zgrzew i strzelam, że tu z tego cieknie. Jak jest zalany do pełna, to niestety kapie. Tu jest taki odbojnik, widzę, ale... A, z tamtej strony też jest. Taka nie będzie lepsza? O, dzięki. Co to za naklejkę, próbuję tam dojść, nic nie widać niestety. Potrzebujemy uszczelki. Jadę zaraz panią do Radomia też.